Cześć moi kochani, z tej strony Faral, witam w kolejnym odcinku z Kwadratowe Masakry. Moi kochani, jak widzicie, udało mi się złapać dwie najrzadsze papugi na Kwadratowej Masakrze. Więc moi kochani, poznajcie Flipa i Flapa. Tak jest, tak nazywają się te dwie papuszki, są przecudowne. Za chwileczkę wam przedstawię całą historię, jak udało mi się złapać papuszki i jaką długą trasę musiałem przebyć, aby je tutaj do naszego Battle Busa zaciągnąć. Więc moi kochani, na samym początku stawcie wszyscy łapeczkę w górę i koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z Kwadratowej Masakry. Ale zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, moi kochani, mam dla was bardzo ważną informację. Z racji tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, wraz z innymi youtuberami postanowiliśmy, że zorganizujemy dla was przekozacki konkurs, którym do wygrania jest iPhone 11 oraz dwa razy biurko gamingowe. A jedyne co musicie zrobić, aby wziąć udział w konkursie, to wbić w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu i zafollowować wszystkie nasze Instagramy. Za każdy zostawiony followek zdobywasz punkty, im masz w tym punktu więcej, tym twoja szansa na wygraną wzrasta. Więc moi kochani, weźcie koniecznie udział w konkursie, na stronie macie wszystko ładnie rozpisane, krok po kroku, co trzeba zrobić. Ponoć to są dwie najrzadsze papugi w Minecrafcie. Oczywiście będę jeszcze poszukiwał kolejnych gatunków. Obie papuszki znalazłem bardzo daleko, dokładnie tutaj w tym miejscu. Znalazłem dwie papugi i co najlepsze, siedziały koło siebie, więc to był podwójny fart. Jestem mega zadowolony, że mam już dwie papuszki. Jak dobrze wiecie, Jawor niestety swoją papuszkę stracił ostatnio, ponieważ magister mu ją zabił. No ale mam nadzieję, że Jaworowi się uda odnaleźć kolejną papugę, a ja w poszukiwaniach z pewnością mu pomogę. W następnym odcinku postaram się stworzyć jakieś pomieszczenie dla naszych papużek, jakąś papugarnię, a być może nawet je odstawimy po prostu do Jawora, niech sobie żyją wraz z innymi papuszkami. Nad tym się jeszcze zastanowimy, a teraz moi kochani, chciałem wam pokazać, jaką przygodę musiałem odbyć, żeby zdobyć te dwie papuszki. Czasowo mi to zajęło około 3 godzin. Teraz moi kochani, zostawcie wszyscy łapeczkę w górę, a nawet i dwie, ponieważ mamy dwie przecudowne papuszki. Ile lugoli mam? Ile mam lugoli? Raz, dwa, trzy. Trzy lugole nam starczą. Wow, 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 wow! Czemu się nie zrenderowało? Ej, nie róbcie tak. Bo to by była śmierć, jakbym uderzył w drzewo. O, 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 o! O, o, o! Cicho! Nie, czy... Czek... Cicho! Papuga jest na mapie, nie? Pod znacznikiem. No ja ją słyszę, nie wiem jak wy, ale ją słyszę. Papuszko! Gdzie ty jesteś? Halo! Ja tu zetnę wszystko, aż znajdę tą papuszkę, nie? Ta papuga jest moja. Jak będzie ona jeszcze zaznaczona, to będzie w ogóle mistrzostwo świata. Może na tamtym drzewie, ty. No kurde, no słyszę ją, wariatkę. Dawaj deski. No chodź tutaj, cip cip, taś taś, halo. Ona gdzieś tu jest, na pewno w krzakach. To jest niemożliwe, żeby ona na drzewie siedziała. Znaczy... Kurde, słyszeliśmy ją u góry, nie? No patrzcie, dobra, jeszcze przybliżę mapkę, czyli ona jest tu. Jest tutaj! Ja dziękuję! Siemanko! Czemu ty tak nisko siedzisz? Ja cię po drzewach szukam. No i co, teraz trawa jest, tak? Na tobie. No, idź do przodu kratkę, no. Nie no, uderzę ją. Uderzę ją najgorzej. O! Chcę ci dać ziarno. Jedz. Jak zajęta. Niemożliwe, no. Halo, chodź tu. Nie no, zrywa się, no. To jest zajęta papuga? Ona jest oswojona. Czyjaś? Ja, a ja za tobą. Dobra, to czyli... Czyli zróbmy coś takiego. Żeby ocalocik cię nie zjadł, biedaczko. No i dobra, i widzicie czat? Taka mi to zabawa, kurczę. Jest! Nie, zielona! Zielona! Zajebiście! Zajebiaszczo, zielona. Ląduj, 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 ląduj. Dawaj, jak będzie zajęta. Mam nadzieję, że nie będzie zajęta. Gdzie ona jest? Dwie! No, nie! Mistrzostwo świata. Tak! Chodź tu, mam cię, kochanie, ty moje. I żółta. Tak jest, no jedz, jedz, tak.
Kochacie się? We dwoje? Papuszki moje? O tak. Chodź tu! Mogę ją wziąć teraz, czy nie? Szara zajęta? Jak zajęta? To która jest niezajęta? Jak wy to widzicie, że... Dobra, szara jest niezajęta, tak? A ty? A, ty nie chcesz, tak? Dobra! To nie! Myślałem, że będziemy kumplami we dwoje. Cześć, malutka. Musimy teraz, moja droga, sobie łódeczkę zbudować, wiesz? I musimy wrócić taki kawał drogi, no. Ja ci to mówię od razu. Cyk. Cyk. A jest łódeczka, dobra. Ale zbudujmy też drugą, w razie W. Także czat, ja poproszę GG na czacie. Udała się misja ratunkowa. Dobra, i teraz musimy... Ojeju. No nic, chyba będziemy lecieli z buta, nie? A, kliknę, tak? I teraz ona się podnosi, o to chodzi. Gdzie ona lata? Co, dwie będę miał? Nie no, dwie mam! Co wy gadacie, że zajęte? Dwie mam papugi! No i gościu! Nie mów mi, jak mam żyć, jak ja wiem. Dobrze. No i jazda, jazda z tematem. Łódka. Łódka i poszedł, płyn Lugola jeszcze jeden. Nie w tym kierunku, Farel, płyniesz, wariacie. Zobaczcie, dwie papugi na holu i jazda przez przez dżunglę. Ahoj, przygodo. Kliknij, dobra, ja nie wiedziałem, że jak kliknę, to ona siada. Przecież to tak jak kod działa, nie? Klikniesz i ona siada, dobra, już będę wiedział. Dobra, teraz wypływamy na szerokie wody i oceany. Płyń powoli, no spoko, one się nie zerwą. Nie zerwą się. Za łódeczką się nie zerwą ponoć. No chyba, że damage'a będą dostawały. Nie, wątpię, żeby dostawały. Dwie papugi naraz. No przecież to jest mistrzostwo świata. Jeszcze raz. O ja, dziękuję. Wyższej górki nie było. Może jeszcze po drodze jakąś znajdziemy. To by był dopiero numer. Mam dwie. Dobra, widzę na minimapce, że są dwie. Ja sobie przybliżę. O, teraz widać rewelacyjnie wszystko. Ta, zieloną bym prawie zgubił, czat, macie rację. Jak nazwiemy papugi? Zaraz wymyślimy, czat, tylko żebym je obie do domu doniósł. Jedne lejce mi zostały, naprawdę? Tamto się zerwała znowu. Chodź, malutka, chodź. Kurde, na zielonej mi w sumie bardziej zależy niż na szarej. Szara jest rzadsza niż zielona, tak? Nie. Nie. Obie się zerwały. Nie. Obie... Nie, na ramieniu mam ją. Siadaj też. Siedzą! Siedzą dwie na ramieniu! Jak będę szedł, to one nie spadną? Nie no. Chodźcie na ramię, chodźcie. To jest name tag, znacznik, name tag. Jeżeli o to chodzi, to możemy od razu po nie... Możemy cisnąć i je zaznaczyć od razu. Dobra, są papugi. Jest git chat. Jest zarąbiście nawet, powiem. Tu jesteście, ziomeczki. Chodź tu! Flip? No gdzie ty jesteś, dzięciole? Tu. Czekaj. Flip? Gdzie ty jesteś, flap? Złaź z drzewa i chodź do mnie, tutaj, gościu. Się z name tagować. No i flap. Pięknie. Siadaj na dupę. Siadaj na dupę. Siadaj. Bo chcę cię pacnąć. No i siedzisz, tak? Tata zaraz wraca, elo. No i dobra, moi drodzy. Misja zakończona sukcesem, jestem zadowolony. Mamy dwie papugi. Kusni wtedy ci usiądzie ramieniu, ale nie poleci ze mną elytrom niestety. Chodź. Idziesz czy nie? Dobra. No, chodź na ramię. Siadaj. Siadłeś? Siedzisz, dobra. To idziemy. Do łódeczki. Chodź, Flipper, chodź. Do łódki, dawaj.
I to by było na tyle z tego odcinka, moi kochani. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybować kanału. Koniecznie weźcie udział w konkursie, bo do wygrania jest iPhone 11 i dwa razy biurko gamingowe, więc trzy osoby wygrywają przekozackie nagrody. Pozdrowienia od Farela oraz dwóch papużek Flipa i Flapa. Trzymajcie się, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!